Kolejne ciekawe pytanie. Czy przy dużej krótkowzroczności, ale korygowanej szkłami kontaktowymi, no ja mam okulary, mam szansę przejść badania lekarskie na kategorię B prawa jazdy? Witam, mam dość nietypowy problem, mianowicie mam 19 lat i posiadam dużą wadę wzroku, minus 10 na każdym oku. No, ja mam minus 3,5, kolega ma minus 10. W zeszłym roku zapisałem się na kurs prawa jazdy, nie przeszedłem natomiast badań lekarskich, zbyt słabe szkła jak na ten okres zostały stwierdzone przez lekarza. Według mojego okulisty ostrość wzroku w tych szkłach to tylko 0,07. Teraz zastanawiam się nad soczewkami kontaktowymi, zrobiłbym je głównie na potrzeby tego prawa jazdy, ale czy jest szansa, że przy takiej wadzie i soczewkach będę widział lepiej? Problem jest o tyle palący, że jestem elektronikiem, informatykiem i prawo jazdy w zasadzie jest mi niezbędne do pracy. Pracodawca udostępnia mi samochód służbowy i jest w pełni świadomy tego, że w tej chwili nie mam uprawnień. No ale mimo wszystko jestem dobrym pracownikiem i chcę, żebym je zrobił. Także pozdrawiam i liczę na odpowiedź. Natomiast odpowiadając na to pytanie, no co bym zrobił ja na Pana miejscu? Poszedłbym po prostu do okulisty, dopasował te nieszczęsne soczewki kontaktowe, ponosił je trochę, no jeżeli będą dobrze tolerowane, poddałbym się jeszcze raz badaniu u lekarza uprawnionego do badań kierowców, prawda? No i jeżeli w tych soczewkach, jeżeli tym razem ostrość i inne parametry wzroku będą ok, no to szanse na to upragnione prawko są bardzo duże. No oczywiście przydałaby się jeszcze tutaj jakaś opinia tego okulisty dla lekarza uprawnionego do badań kierowców. Natomiast no, cóż mogę stwierdzić na tak postawione pytanie, że bez próby dopasowania i próby tolerancji tych soczewek kontaktowych, wszelkie inne są odpowiedzi tylko moim gdybaniem. Także jeszcze raz powtarzam, prawo jazdy kategorii B i soczewki kontaktowe nie wykluczają się pod warunkiem, że te soczewki są dobrze tolerowane, no i poprawiają naprawdę tą ostrość wzroku. Także jeszcze raz zapraszam Cię tutaj do komentowania na mojej stronie badania na prawo jazdy wrocław.com. Możesz również oczywiście skomentować to wideo tutaj poniżej, robiąc wpis poniżej tego filmu. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.